Kończy się renowacja jednego z najpiękniejszych barokowych obiektów na Dolnym Śląsku, kaplicy Hochberga przy placu Nankiera we Wrocławiu. Renowacja kosztowała prawie 10 milionów złotych i choć wielkie otwarcie planowane jest dopiero w czerwcu, już dziś z kamerą imponujące efekty pracy konserwatorów obserwowała Magdalena Wawrzyniak. Kaplica Hochberga, nazywana klejnotem barokowej sztuki sakralnej, podczas II wojny światowej była niemal kompletnie zniszczona. Dziś powoli odzyskuje swój dawny blask. Przepiękne, wiernie odtworzone malowidła, odnowione portale, złocenia. Wszystko odrestaurowywane jest z największą starannością. Odsłaniamy fragment drugiej kondygnacji, który jest w tej chwili już gotowy, wykonany z wykonanymi złoceniami. Kaplicę Hochberga zbudowano w latach 1723-1728. Obiekt po wojnie długo czekał na odbudowę. Pierwsze remonty rozpoczęły się dopiero w 2000 roku, kiedy kościół i kaplicę przejęli grekokatolicy. Było bardzo niewiele zachowanych. Ściuków było około 20%, ale one są symetryczne, one są tutaj robione. Po prostu można było na podstawie jednych, które zostały zachowane, odtworzyć drugie. Właśnie kończą się prace przy odbudowie marmurowego ołtarza. Zakończono także rekonstrukcję malowideł przedstawiających życie Maryi. Całość dopełniają wiernie odtworzone freski, na których widać anioły z pozłacanymi skrzydłami. Na tej kondygnacji widać zrekonstruowane malowidła. Jedynymi fragmentami zachowanymi są fragmenty przyciemnione, żeby była zachowana zasada odróżnialności. Natomiast cała reszta jest wiernie odtworzona na podstawie zachowanych fotografii. Barokowe bogactwo zachwyca. Odbudowa zniszczonej kaplicy nie byłaby jednak możliwa bez finansowego wsparcia. No jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem. To też jest dowód, że ze środków unijnych, które dystrybuujemy na Dolnym Śląsku, które inwestujemy na Dolnym Śląsku, możemy kupować pociągi, budować nowe drogi, ale możemy też tak piękne zabytki kultury restytuować. Pod koniec stycznia rozebrane zostaną rusztowania, wtedy rozpocznie się odbudowa posadzki. Otwarcie kaplicy Hochberga zaplanowano na 28 czerwca. Duchowni chcą tu organizować koncerty i uroczystości sakralne. Wstęp dla zwiedzających ma być bezpłatny. Wrocław, Magdalena Wawrzyniak.